19. Ruszamy. Roman Błaszczak, Fabryczna 19. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Poczekajcie, muszę coś załatwić. Czy ja mogę prosić pani dłoń na chwilę, pani Elu? Prawo, lewo. Pani Elu, będzie dobrze, okej? Okay? Nie denerwujmy się. Nie będzie pan mnie dręczył. Jestem przekonany, że będzie dobrze. Fabryczna 19. Historyczna chwila, przynajmniej dla mnie. Poseł Elżbieta Rafalska jest dzisiaj ze mną. Dzisiaj się na siebie nie gniewamy, pani Elu, tak? Nie gniewamy się, tak. No to się cieszę bardzo. Ja jestem optymistycznie nastawiona i tak dalej. No bo ostatnio, się trochę podroczyć. Ostatnio trochę za trudne pytania Błaszczak zadawał, dostał potem po uszach za to, ale już sobie nawzajem wybaczyliśmy. Nie ma trudnych pytań, czasami brakuje odpowiedzi. No nie i ma proszę, pytań. Jak pani na poseł pewno takiego pięknie zarzutu mówi. Nie stawiałam, że były trudne pytania. Nie, no trochę tam, wie pani, coś tam było, ale już zostawmy. Historia zostawmy, było, minęło, najważniejsze, puszczamy że się w niepamięć. Szanujemy. Jeśli coś złego ja, no to wie pani, kłaniam się nisko, przepraszam i w ogóle. Okej, okay, zaczynamy. Wybaczyła pani? Tak. Hura! Ja nie jestem jest dobrze, pamiętliwa, jest absolutnie. Droga pani Elu, czy pani sobie zdaje sprawę, że pani jest takim naszym dobrem narodowym, lokalnym, czy nie? Mówię serio teraz. No bez przesady. Wiem, że Rafalską jestem... ludzie kochają. Wiem, że jestem posłem, który ma tu duży staż. Wrosłam w tą rzeczywistość lubuską, szczególnie w Gorzowie, bo to jest moje gniazdo. Więc doświadczam tego nawet uznania. Nawet ci, co na panią wyborów nie głosują, a ja oczywiście na panią zawsze głosowałem. Dziękuję. To mówią, co by o Rafalskiej nie powiedzieć, no to jest nasz człowiek, nie? A już w ogóle, no to jak była pani ministrem, no to wszyscy panią uwielbialiśmy. Znaczy, ja uważałam, że ministrem się jest raz czy dwa, że ten czas należy wykorzystać. Należy wykorzystać szansę również dla Gorzowa, bo Gorzów takich chwil nie miał zbyt wiele. Tu Zielona Góra była w bardziej uprzywilejowanej sytuacji. Ale też staram się pamiętać i pamiętam o tym, że dzisiaj nie jestem politykiem lokalnym, tylko politykiem gorzowskim, a tylko politykiem lubuskim. Porozmawiamy właśnie o tym okresie, kiedy została pani ministrem. Ministrem bardzo ważnym. No bo to na pani barkach przecież ta najważniejsza kwestia, czyli 500+, niektórzy się śmieją, niektórzy żartują, niektórzy bardzo się cieszą. Porozmawiajmy o tym momencie, kiedy dostała pani propozycję. Pamięta pani, jak to było? No oczywiście, że pamiętam. Takich chwil się nie zapomina. To było podczas rozmowy. Zostałam poproszona do Warszawy na Nowogrodzką. Ale co, sam pan prezes Jarek? Prezes Jarosław Kaczyński mnie poprosił. Była pani premier Beata. Ja się spoufalam troszkę. Była pani premier Beata Szydło, kandydatka na premiera i została... No i co? I oni weszli i powiedzieli, Ela, chodź tu. Słuchaj, my byśmy chcieli, żebyś ty była minister. Tak, usłyszałam taką propozycję, że mam tu propozycję zostania ministrem pracy i polityki społecznej, bo resort wtedy miał taką nazwę i ja się zapytałam, dlaczego ja? A prezes powiedział, no nie udawaj, mogłaś się tego spodziewać. No i zaczęły się kolejne dyskusje o tym, o kolejnych nominacjach, ewentualnie o współpracy, kto byłby w ministerstwie, kto będzie wiceministrem, pytano mnie. To była po prostu taka propozycja. Ja musiałam ochłonąć, z czego wynikało moje pytanie. Dlatego, że taka nasza trójka czołowa, która zajmowała się polityką społeczną, to był Krzysztof Michałkiewicz, który raz był już ministrem za naszych pierwszych rządów, Stanisław Szwed, który cały czas był wiceprzewodniczącym i który jest znakomitym, rewelacyjnym wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej u mnie i teraz u pani minister Marleny Maląg. I ja, która też tą polityką społeczną się zajmowałam. A i wie pani dlaczego pani? Bo ja wiem. Ja znam odpowiedź na to pytanie pani. Tak? Już pani odpowiadam. Proszę, zamieniam się w słuch. Dzisiaj jest Światowy Dzień Kota, a zarówno prezes, jak i pani macie kota. Może dlatego. Ale zróbmy tak. To mamy jeszcze jednego kota, którego pan się może nie spodziewać. Otóż mamy kota na punkcie polityki społecznej. Okay. Poza tym, że mamy swoje miau-miau, takie normalne kotki. No dobra, to ja zaraz to ogarnę jakoś w mojej głowie. Teraz zrobię przerwę. Fabryczna 19. Poseł Rafalska jest dzisiaj ze mną. Miło, nie? A niech tak zostanie. Raz frytki, proszę.
Wracamy do dynamicznej, miłej rozmowy. Dzisiaj ze mną pani minister, pani poseł, bo tytuł zostaje, to tak można mówić, nie? Cały czas minister. Elżbieta Rafalska. Ale konieczności nie ma. Jasne, a jak pani woli, jak się mówi? Minister czy poseł? Do mnie najczęściej, tak jak w Gorzowie na Deptaku, mnie ktoś zaczepia i zaczyna pani poseł, pani minister i mówi, a mogę pani Elu, nie? Ja mówię, proszę, proszę bardzo. Proszę. I mi jest wtedy miło, to znaczy, że nie odleciałam. A teraz Rafalska się obrazi na mnie. Trudno. No niech się ale obraża. Niech się obraża. Bo ja nawet parę razy powiedziałem ciocia Ela. Potem mieliśmy nawet jakiś telefon i pani mówi, żadna ciocia, nie mów do mnie ciocia. A ja jak mówiłem ciocia Ela... Ja jestem Ela, babcia już Ela. No dobrze, ale ja jak mówiłem ciocia Ela, to proszę mi wierzyć, że nie mówiłem tego ze złością, bo mi się ciocia dobrze kojarzy, nie? No ja mam same dobre ciocie, nie? No bo jest tak pani odbielana trochę jako taka dobra Ela, dobra ciocia. Jako ta osoba, która nam się kojarzy właśnie z 500+. I... Tak się zastanawiam. Szkoda, że to tak szybko minęło. No rzeczywiście minęło, ale to był intensywny okres i ja bym była daleko od uproszczenia, że w czasie tej mojej kadencji było zrobione tylko 500+. Proszę pamiętać, że przywróciliśmy wiek emerytalny, prowadziliśmy politykę senioralną, dużo szerszą politykę rodzinną niż wyłącznie realizacja samego programu. A nawet gdybym się na chwilę zatrzymała przy programie, to powiem, że coś, z czego jestem niezwykle też zadowolona i dumna, to jest sposób, w jaki udało nam się wdrożyć tą reformę, tak? Bo mieliśmy niezwykle mało czasu. Trzeba było to zrobić w ciągu pierwszych 100 dni. Trzeba było nawiązać współpracę z samorządami, nie zawsze nam chętnymi. Dziecko. No bo tam, gdzie byli tak, z Platformy, to byli niechętni. Przy bardzo dobrej współpracy z wojewodami, więc... Ale byli tacy z PiS-u, co też byli niechętni? Nie. Raczej pamiętajmy o tym, że część samorządów mówiła, że w tak krótkim czasie to się nie uda. Pani minister, w tym okresie często zwracała pani uwagę na ten program też poprzez pryzmat tego, że będzie nas po prostu więcej. Tu chyba trzeba powiedzieć, że to jest taka drobna porażka, bo jeśli chodzi o statystyki, no to tych Polaków za dużo się nie urodziło więcej dzięki 500+. To odpowiem ostro, bzdura, to nie można tak mówić. Pan redaktor, przepraszam, przy całej sympatii, nie ma pełnej wiedzy. Ale zapewne zaraz pani nie powie. Nie. Tak, zapewne za chwileczkę powiem. Proszę państwa, procesy te demograficzne są liczone i mierzone w wymiarze takim długoterminowym. I jeżeli coś się dokonało w latach, w których nie było tego programu, jeżeli spadła nam mocno dzietność, czyli w rocznikach tych, które były, no nie wiem, 90., 80., których tych dzieci rodziło się znacznie mniej, a na to dzisiaj już wpływu nie mamy. Te roczniki są i one dzisiaj wchodzą na ten rynek młodych małżeństw, no ale czy związków, się, to iść. Ale chciałoby się, żeby było więcej. No ale a tutaj, to od razu... Tam delikatnie nie. Tylko nam wzrosło. No jeżeli każdego roku ubywa nam kobiet, które mogą rodzić dzieci, około 100 tysięcy, bo ich nie ma już w tych rocznikach. No ale no ja chcę pani powiedzieć, pani Elu, że ja już więcej nie dam rady, no ja trójkę dzieci zrobiłem, no. No i tu trafił pan w sedno. Otóż od okresu transformacji, po raz pierwszy od czasu wprowadzenia programu 500+, rośnie dynamika urodzin trzecich i kolejnych dzieci. Trzecich, już nie mówimy, że drugie dziecko, tak? Czyli jeżeli skończy się ten spadek liczby urodzeń kobiet w wieku, powiedzmy tym reprodukcyjnym takim, gdzie rodzi się 94% wszystkich dzieci, to będzie to odbicie i tych dzieci będzie się rodziło więcej. Ja zawsze odwracam sytuację i mówię, panie redaktorze, i co by było, gdyby nie było tej 500-ki, bo wszystkie badania wykazują, że dzieci się rodziło w Polsce mniej, bo się bali o sytuację materialną. Niektórzy mówią, że to kampania wyborcza i tak dalej, i że kiełbasa, najpierw było jedno dziecko, potem drugie dziecko, ale jaka tam kiełbasa, jak mi dają, to ja biorę. No ale jaka kiełbasa, to w takim razie ta korupcja jest od lat uprawiana na Zachodzie, we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Luksemburgu, Belgii, bo wszyscy dostają świadczenia, które wspierają rodzinę. No skończmy z tą idiotyczną, nieprawdziwą retoryką. Droga pani Elu, bo tak sobie pozwolę czasami, tak, pani oczywiście. Elu, no skoro było tak dobrze w tym ministerstwie, to dlaczego pan prezes Jarosław
wygnał nam Rafalską do Brukseli. My chcieliśmy, żeby pani w Warszawie była, w ministerstwie. No, no fakty są trochę inne. Po pierwsze, nie prezes mnie wygnał, tylko to wola wyborców zaprowadziła no, mnie ale do Brukseli. Ktoś powiedział, pani Elu, proszę mi kandydować tutaj i tak dalej. Ja z tego co wiem, a proszę mnie nie kokietować i nie mówić jak nie było, że pani nie do końca chciała tam do tej Brukseli. No, no to panie redaktorze, konia z rzędem temu, kto postawiłby cokolwiek na to, że w okręgu numer 13 zachodniopomorskie lubuskie będą dwa mandaty do Europarlamentu, a na jedynce była... Dla PiSu. Dla PiSu, oczywiście mówimy o PiSie. A na jedynce był Joachim Brudziński, więc cała reszta musiała pracować też na listę. 70 i moja tysięcy obecność... z małym groszem. Tyle zebrała pani głosów. Bez prowadzenia kampanii, bez tak? Bez wielkiej kampanii, tak bym powiedział. No jakaś ta osobiście kampania kampanii tu nie prowadziłam. Widać to po tym, że nie mogłam wykorzystać urlopu, a tą kampanię prowadził mój sztab, więc ona była naprawdę skromna, okrojona i nastawiona na to, żebyśmy zrobili bardzo dobry wynik i to nie był mój pierwszy start do Parlamentu Europejskiego. Trzeba tutaj powiedzieć pani Elu, że jest pani drugim lubuszaninem, który został... Pierwszą lubuszanką nawet. I pierwszą gorzowianką. Także tak, tutaj pod tym względem to jest wielka rzecz. No na pewno się poprawiło finansowo. No bo poseł tak, zdecydowanie inne warunki finansowe, to rzeczywiście. Jest bardzo godnie finansowany. To nie jest przytyk do pani, no nie pani się tak nie patrzy. Ja zazdrością, że ktoś w tym studiu zarabia równe dobre pieniądze jak ja. A co? 40 tysięcy miesięcznie, ale powiem nie? panu... 40 tysięcy miesięcznie, tak? Tyle jest? Tyle pani dostaje? Ja nie wiem. Nie, pani nie wie, pani ile pani płacą? Wiem, ile mi płacą. Płacą w euro. No tak 10 tysięcy euro. Tam, nie. Wynagrodzenie posła wynosi ponad 6 tysięcy euro i dodatkowe rozliczenia. Także to nie jest... w euro to są. Pani nie ma tak nie, no dużo. Nie ma co. Bardzo dużo. To są wystarczające absolutnie. To są wysokie ale tam jeszcze zarobki. Na emeryturę się zbiera, nie? Bo każdy przepracowany rok w Europarlamencie to jest ale 1360 w przypadku osób młodszych... 60 do emerytury. Czego? Do emerytury. Czego? Ale w dodatku czym? Tyle będzie pani ale złotówek miała. Czy euro? Złotówek co pan już teraz. 1200 no. chyba. Ale to w zależności od tego, w jakim wieku jest europoseł, bo jeżeli poseł jest młodszy, to musi mieć całą odbytą, czy kadencję, jakiś okres. W momencie ukończenia 63 roku rok przepracowany daje odrębne prawo do świadczenia takiego europejskiego wypłacane. Jaka jest różnica między parlamentem polskim, a parlamentem Unii Europejskiej? Gdyby pani miała tak w trzech zdaniach powiedzieć, w jakimś wymiarze, czym się to różni ogólnym? Mogę powiedzieć tą zasadniczą różnicą, którą widzę w sporze politycznym między parlamentem krajowym a europejskim, że ataki w parlamencie europejskim są mniej personalne, są bardziej nastawione, są ciężkie, trudne, też czasami bezwzględne, ale one nie są personalizowane, nie uderzają tak wprost człowieka, nie łamią tak ludzi. U nas polityka już się całkowicie zakleszczyła. No właśnie, natomiast no, mówimy o sprawach krajowych i mamy poczucie w parlamencie krajowym, że dany problem łatwiej da się rozwiązać niż jednak w tym konglomeracie różnych tak, krajów. Bez podtekstów politycznych, tak? Bo pani jest uznawana za tą osobę, która stara się bardziej łączyć niż dzielić i szuka pani zawsze kompromisu. Nie idę w kierunku absolutnie personalnym, wspierajmy się w sprawie, a nie personalnie, tak jak pani mówi. Co się dzieje w głowie naszych polityków i tego, co się dzieje z prawej, lewej, środkowej strony? Ja mam takie wrażenie, że ta złość i taka niedobrość wśród polityków, oczywiście na forum, bo poza forum to wiemy, że różnie bywa, jest taka, jakiej jeszcze w wolnej Polsce nie było. Pan redaktor się ze mną nie zgodzi, jak powiem o pewnej teorii
mojej własnej, taka, która tłumaczy to, co się stało na polskiej scenie politycznej. Tu odbywa się niemalże walka na śmierć i życie. Z tym, że Prawo i Sprawiedliwość, jak rozpoczęło rządy w 2015 roku, prowadząc taką politykę dużych inwestycji społecznych, czego w Polsce od lat nie było, mogło swobodnie sięgać po elektorat i zjednywać sobie tego wyborcy niezdecydowanego albo tego wyborcy na środku. I to się stało niebezpieczne dla opozycji, dla której każdy głos jest na wagę złota. I trzeba było to przeciąć jak sikierą, podzielić to społeczeństwo, żeby dzisiaj nie następował ten odpływ elektoratu. To, co pan powiedział, że ktoś mówi, dobrze, Rafalska, fajna kobieta, ja mogę powiedzieć o niej dobre słowo, ale i tak na nią nie zagłosuję, bo te podziały są tak mocne, że ja będę głosował na Wiosnę, no, SLD i tak dalej. Nigdy nie jest tak, że będzie pani miała 100% wyborców, tak? Ale jasne, ale mówię, kto na tej wojnie korzysta bardziej? No kto? Na pewno nie Prawo i Sprawiedliwość. No, na pewno politycy, nie Prawo i Sprawiedliwość. Bo ja mam takie wrażenie, ja mówię ogólnie politycy, ja mam takie wrażenie, że troszeczkę gra się nami wyborcami. To znaczy od czasu do czasu wrzucane są nam takie gorące ziemniaki. Czasami ten ziemniak to jest temat pod tytułem sąd, tak jak dzisiaj. Innym razem to są tematy dotyczące na przykład gejów, jeszcze innym razem Niemców, Żydów i tak dalej, i tak dalej. Wróg jednoczy w cudzysłowie. I czy to nie jest trochę tak, że tutaj daje nam się trudne sprawy do zagospodarowania i społeczeństwo się dzieli. Tak jak dzisiaj społeczeństwo jest podzielone, to ja takiego podziału nie pamiętam, jak żyję. Długo nie żyję, bo pół wieku dopiero, ale musi pani przyznać, że rzeczywiście społeczeństwo dzisiaj mamy bardzo mocno podzielone. No tak, tylko pan redaktor mówi o dwóch stronach sporu, czyli z jednej strony mamy rządzących, drugim szeroko rozumianą opozycję, a proszę zobaczyć, gdzie jeszcze w tym są media, jaką też odgrywają rolę. Dzisiaj wszystko musi szokować, wszystko musi być ekscentryczne. Szybkie. Musi być szybkie, żywimy się sensacją i coś, co jest merytoryczne, zwyczajnie, staje się nudne, nie działa. Epatujemy ciągle czymś, co musi być oryginalne i te środki, którymi chcemy poruszyć społeczeństwo, są coraz drastyczniejsze. Więc może to wszyscy po trochę powinni uderzyć się we własną pierś i powiedzieć, czy nie daliśmy się wpędzić w taką ślepą pułapkę, czy nie trzeba tej ręki do zgody wyciągać. To, co pan prezydent powiedział, czy ten szacunek nie powinien być wzajemnie budowany? Ja zawsze mówię, jak prowadzę kampanię wyborczą, ma pani prawo do własnych poglądów, proszę głosować na kogo pani uważa za słuszne, ale ja mam tu taką i taką propozycję swoją, może porozmawiamy, nie? Dziękuję bardzo, idziemy dalej, nie ma co się obrażać. Poseł Elżbieta Rafalska jest dzisiaj ze mną, przerwa ostatnia i zaraz wracamy. Elżbieta Rafalska jest dzisiaj ze mną, nasza pani poseł, moja pani poseł, mogę tak mówić, bo jak się głosuje na Rafalską, to potem mogę tak mówić, nie? A potem mogę wymagać, jak na kogoś głosuję. No ale jeżeli pan tak mówił, że tak Gorzów na mnie głosuje, to proszę pamiętać, że w Gorzowie do Parlamentu Europejskiego otrzymałam ponad 11 tysięcy głosów, a poseł Arłukowicz dostał 10 tysięcy głosów, więc ja gorzowianom też przypominam, że 1000 głosów różnicy, no to jest też olbrzymia różnica i poseł Arłukowicz w mojej ocenie w Gorzowie zaciągnął kredyt i zachęcam, żeby ten kredyt w Gorzowie spłacał. Niech spłaci, oczywiście. Arłukowicz tu spłaca ten kredyt. Jak Arłukowicz, tak Rafalska powinni spłacać. Rafalska jest 25 lat w gorzowskiej polityce, bo byłam 3 kadencje radną. Ja każdy głos mam ciężko tu wypracowany. Myślę, że to już nie kredyt. A propos radną, pani Elu, chcę porozmawiać o Gorzowie. Nasze ukochane miasto, proszę powiedzieć, jak pani mówi dzisiaj Gorzów, a jest dzisiaj pani w Parlamencie Europejskim, jeździ pani po świecie, widzi pani świat,
to co pani myśli o Gorzowie? Troska, czy wielka miłość, czy nadzieja? Jak pani ocenia dzisiejsze rządy Gorzowa, krótko mówiąc? To tęsknię, jak oceniam rządy. No, patrzę trochę przez też pryzmat ślimaczących się inwestycji, zakorkowanych ulic i organizacji ruchu drogowego, bo za każdym razem, nie wiem, czy jest nakaz skrętu w prawo, czy w lewo. No, musimy to przejść i przeżyć. Wyczekuję, kiedy w końcu ruszy inwestycja hali sportowej, bo mam dosyć też mówienia o tej inwestycji. Mówimy od niej od lat jeszcze, od prezydentury Tadeusza i Jędrzejczaka. Chciałoby się, żeby Gorzów rozwijał się dynamiczniej. Takiego czasu, powiedzmy to otwarcie wszystkim gorzowianom, jak ma i miał Gorzów za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to żadna władza nie dała tyle Gorzowowi. No ale jeśli mówimy już o tej hali, o której pani powiedziała, to wasz minister najpierw przyszedł i powiedział, że na tyle teraz jest mniej, no więc tutaj by tam mogła pani tamtym paluszkiem swoim pokiwać do pana ministra. Proszę pamiętać, że Gorzów dostał w drugiej racie dodatkowe pieniądze, ale też budżet miasta to jest system naczyń połączonych. Jeżeli dajemy na inną inwestycję panu prezydentowi 7, 10, 15 milionów dostał więcej niż to, o co składał, a dostał 100% na jedną z inwestycji i dodatkowo potem 15 milionów, no to chyba w tym ogólnym budżecie można wygospodarować ze środków własnych dodatkowe środki na budowę hali. Proszę jeszcze nie narzekać na poziom do inwestycji i dofinansowania, jaki Gorzów dostał, bo w historii Gorzowa takich pieniędzy dla miasta nigdy nie było. Ja bym tylko czekała na to, że będzie tu zasada takich wzajemności, relacji, że pan prezydent nie będzie miał krótkiej pamięci, że będzie się uczciwie tu zachowywał i mówił, że rząd Zjednoczonej Prawicy o takim mieście wojewódzkim, jakim jest Gorzów, pamiętał i też pamiętał o Zielonej Górze, o naszym przyjacielu. A jakie pani ma kontakty z Wójcickim? Ma pani takie poczucie, że współpracujecie ze sobą, że Wójcicki zabiega o pani poparcie? Ale ja zawsze miałam niezłą tą współpracę, oczywiście inną też, jak byłam w ministerstwie, ale ta współpraca i tu nie powinnam też narzekać, bo jeżeli rozmawiamy, to ze strony prezydenta Wójcickiego jest otwartość na te wszystkie kontakty. Kto jest dzisiaj liderem, jeśli chodzi o struktury miejskie w Gorzowie? Takim nieformalnym liderem, bo pani tak w tej Brukseli dużo jest. No ale i tu tak, się nic nie zmieniło. Tak... Przede wszystkim ja jestem wiceprezesem struktury całej naszej lubuskiej. Od zawsze jest Marek Ast i całe szczęście... Ale o Gorzowie mówię. W Gorzowie jest Sebastian Pinkowski. Ja jestem wiceprezesem, więc trudno byłoby, żebym ja się politycznie koncentrowała tu na samym Gorzowie. Natomiast powiem bardziej, tak, że mam bardziej współpracę... Bardziej wojewoda rządzi w Gorzowie dzisiaj, czy Rafalska, jeśli chodzi o PiS? Ale politycznie? No tak, to politycznie. Wojewoda administruje i rządzi w regionie, to z całą pewnością ja mówię o tu się nic nie zmieniło. Ja mówię o strukturach. Nic tu się nie zmieniło. Czyli rządzi nadal pani. I bardzo dobrze tak ma być. No, jak kobiety nie rządzą, to jest dobrze. Droga pani Elu, ja tak troszkę zatroskany jestem, bo dużo pani pracuje, z tego co wiem. Małżonek to lekko z panią nie ma. No bo co? Też nigdy nie miał. Nigdy nie miał. Chłop już sam się nauczył prać dawno, tak? Pralka automatyczna. No ale to trzeba włożyć, a te kolory dobrze się mylą, a ile tego płynu da. Wie pan, jakie to są skomplikowane sprawy dla nas? I będzie się pan teraz użalał nad moim mężem. Nie, jeszcze, ja się tylko zastanawiam, no nad panią dobrze, się. Dobrze. Nie muszę użalać, bo pani sobie świetnie daje radę. My faceci mamy zawsze w życiu trudniej. Ja się tak zastanawiam, pani Elu, kiedy przyjdzie taki moment, kiedy pani powie... A już sobie daję na luza, no. To znaczy młoda dziewczyna to jeszcze czasu, jeszcze trochę ma, ale no tak myśli pani już o zamknięciu swojej kariery, czy nie? Proszę pamiętać, że ta kadencja jest kadencją jeszcze długą. Mam 4,5 roku w Parlamencie Europejskim. Jeszcze nie zdążyłam pomyśleć, co będzie dalej, ale ja zawsze ale mówię, ja mam pomysła dla pani. Atrybutem życia. Ja mam pomysła dla pani. Pozwoli, to działam dalej. Bo Błaszczak prowokuje. Proszę i uwaga, żeby była sprawa jasna, Błaszczak to pierwszy publicznie powie. A niech pani posłucha, jak to brzmi. Elżbieta Rafalska, premier Rzeczpospolitej Polskiej.
proszę sobie, nawet na Gorzowskim Radiu nie żartować w ten sposób. Ale ja nie żartuję. Nie. A czemu nie? A ja nie mówię, że Morawiecki jest zły. Ale wie pani. Nie ma takiego tematu, sorry. No to trochę czasu ja jeszcze. Ja wydam oświadczenie. Trochę ja czasu jeszcze mamy. Redaktorze, no. Wydam oświadczenie. Ja uważam, że jestem absolutnie politykiem spełnionym. Kiedyś otrzymując pewną nagrodę, powiedziałam, że jestem politykiem szczęśliwym, dlatego że mam takie poczucie, że udało mi się realnie wpłynąć na zmianę sytuacji polskich rodzin. Ja po prostu to widziałam z dnia na dzień. Odczuwałam na rynku, na ulicach. To jest jeden atrybut tej szczęśliwości. A drugi to taki, że udało mi się, a nie każdemu się to zdarza, wykorzystać całe swoje życiowe doświadczenie zawodowe w tym ministrowaniu. Bo przecież ja bym była innym ministrem, gdybym nie była radną, gdybym nie była dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Wojewódzkim, nie robiła reform w 98 roku, nie była w Senacie, w Sejmie, nie pracowała na uczelni, więc taką szansę, jaką dostałam, żeby to wykorzystać i umiejętnie wdrożyć te reformy, to jest naprawdę rzecz chyba rzadka. Dlatego ja mówię, że jestem absolutnie politykiem. Dobrze nam poszło, nie? Nieźle, nie dziękuję najgorzej. Za te spotkanie. Dziękuję za to spotkanie. Elżbieta Rafalska była ze mną. Miało być miło, no bo nie chciałbym, żeby pani tam sobie myślała, że Błaszczak jest niedobry. Przecież jak głosuję na panią, to nie jest ze mną aż tak źle chyba, nie? To dziękuję za te wszystkie oddane głosy. Ich, jak ja przeliczę, jeszcze to jest trzy razy więcej niż w wyniku komisji wyborczej. Jeszcze moja żona i mój pies, nie? Tofik tutaj też z nami jest. Dzisiaj Dzień Kota. A dzisiaj tak, Światowy Dzień Kota. Elżbieta Rafalska dzisiaj ze mną była. Dziękuję bardzo, to była przyjemna rozmowa. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję panu redaktorowi za wspaniałą myślność. Cała przyjemność po mojej stronie.